Czasami w życiu, nie tylko tym matematycznym, spotykamy się z taką sytuacją, że musimy zaokrąglić pewną liczbę. Możesz się teraz zastanawiać, a może już wiesz, kiedy przyda się to zaokrąglanie, w jakiej sytuacji? Przyda się na pewno, gdy chcesz coś oszacować. Nie chcesz wiedzieć dokładnie, ile coś wynosi, chcesz wiedzieć mniej więcej, na przykład na zakupach. Teraz poćwiczymy zaokrąglanie tych liczb do najbliższej dziesiątki. Zaokrągli liczby 36, 34, 35, 26 i 12 do cyfry dziesiątek, czyli będziemy zaokrąglać do dziesiątek. Mała wskazówka. Tak naprawdę będziemy poszukiwać najbliższej naszej liczbie wielokrotności liczby 10. Jakie są wielokrotności liczby 10? 10 razy 0 to 0. 10 razy 1 to 10. 10 razy 2 to 20. I tak dalej, i tak dalej. Proponuję zatrzymać teraz ten film i na podstawie tego, co powiedziałam przed chwilą, powiedz sam, do jakiej liczby zaokrąglimy. Pomyśl chwilę. W porządku, rozwiążmy ten przykład. Aby zrozumieć zaokrąglanie nieco lepiej, wkleję tutaj oś liczbową. Pomyślmy teraz, gdzie te liczby znajdują się na osi liczbowej. Ta pierwsza liczba, 36, znajduje się na osi pomiędzy liczbą 30 a 40. Gdzie będzie 36? Tutaj w tym miejscu jest połowa, więc tuż za połową będzie 36. Czyli liczba 36 będzie gdzieś w tym miejscu. Jeśli chcemy zaokrąglić do najbliższych dziesiątek, to tak naprawdę mamy dwa sposoby. Mogę wziąć naszą liczbę 36, zapiszę jeszcze raz 36 i mogę zaokrąglić w górę do 40, ale mogę też zaokrąglić w dół do 30. Żeby stwierdzić, które zaokrąglenie będzie lepsze, musisz się zastanowić, które z nich jest bliższe liczbie 36. Popatrz, 36 to tylko o 4 mniej niż 40. Za to 36 to o 6 więcej niż 30. Zatem 36 jest bliżej 40. Widać to też na tej osi liczbowej. Z 36 jest nam bliżej przejść do 40 niż do 30. Zaznaczmy zatem 40. To jest poprawne zaokrąglenie. Popatrzmy teraz na kolejną liczbę. 34. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się. Sprawdzisz się. 34 jest na osi w tym miejscu. Tu mieliśmy 35, to jest mniej niż 35, więc tutaj zaznaczymy 34. 34 leży bliżej 30. Zobacz, zaokrągliliśmy teraz w dół. Mieliśmy do wyboru 34, można było zaokrąglić do 40 lub do 30. Pamiętaj, że zaokrąglamy do dziesiątek, więc interesują nas pełne dziesiątki, wielokrotności 10, o których wspominałam tu wcześniej. 34 leży bliżej 30, zatem do 30 będziemy zaokrąglać. W pierwszym przykładzie zaokrągliliśmy w górę, teraz zaokrągliliśmy w dół. Zobacz, może już zauważyłeś, gdy zaokrąglasz w dół, to zostawiasz cyfrę dziesiątek, a cyfra jedności zmienia się na 0. Natomiast gdy zaokrąglamy w górę, to zwiększa się o 1 cyfra dziesiątek, a cyfra jedności to ponownie 0. Spróbujmy teraz coś ciekawego. Liczba 35. Zapiszemy 35. Najbliższe wielokrotności 10 to 40 i 30. 35 będzie na osi leżało w tym miejscu. Nawet mieliśmy wcześniej zaznaczone. I popatrz, mówiłam, że należy spojrzeć, do której liczby jest nam bliżej. Do 30 czy do 40? Do 40 brakuje nam 5. Do 30 też brakuje 5. Co zrobić w takim wypadku? Jak zaokrąglić? Na taki przypadek mamy pewną regułę w matematyce. Jeśli cyfra jedności to 5, zaokrąglamy wtedy w górę. Zatem dobre zaokrąglenie w tym miejscu to będzie zaokrąglenie do 40. Powiem Ci teraz, jak brzmi ogólna reguła zaokrąglania. Jeśli cyfra jedności wynosi 5 lub więcej, zaokrąglasz w górę. Zobacz,
Działa to tutaj w tym pierwszym przypadku. Cyfra jedności to 6, zatem jest to więcej niż 5 i zaokrągliliśmy w górę. Tutaj mieliśmy 5, zaokrągliliśmy w górę. Tutaj cyfrą jednością było 4, zatem zaokrągliliśmy w dół. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem mamy zastanowić się nad liczbą 26. Gdzie będzie 26 na osi? W tym miejscu pomiędzy 20 a 30, ale bliżej 30. 26 możemy zaokrąglić do 30 lub do 20, ale ja już zdradziłam, a zapewne sam pamiętasz, jaka była reguła. Cyfra jedności to 6. Jeżeli mamy cyfrę 5 lub więcej, zaokrąglamy w górę. Zatem dobre zaokrąglenie w tym wypadku to zaokrąglenie do 30. Co z liczbą 12? Myślę, że już wiesz. 12 leży na osi liczbowej w tym miejscu i 12 możemy zaokrąglić w górę do 20 lub w dół do 10. Która liczba jest bliższa 12? Widać, że 10. Myślę, że będziesz już teraz wiedział, jak zaokrąglać liczby do cyfry dziesiątek.